Łowiectwo w literaturze pięknej, patroni myśliwych to pierwsza część wystawy zorganizowanej w stulecie Zjednoczonego Łowiectwa w Polsce, zorganizowanej w tym pięknym Pałacu Żagańskim. Zapraszam. Łowiectwo w literaturze pięknej, no niewątpliwie tutaj zasługuje na pierwsze takie miejsce i wyróżnienie zasługuje epopeja naszego wieszcza Adama Mickiewicza, Pan Tadeusz. Pan Tadeusz w całości poświęcony myślistwu, myślistwo w ogóle opisane jest we wszystkich księgach, a czwarta księga, Dyplomatyka i Łowy, całkowicie poświęcona jest łowiectwu. Ale tu musimy sobie zdać sprawę, że dyplomatyka Łowy, polowanie na niedźwiedzia, to jakby nie było, jest to alegorią walk o wolność i niepodległość. I to jest bezdyskusyjne. Tu polowanie na niedźwiedzia to jest nic innego jak polowanie na cara. Po prostu Pan Tadeusz piórem walczył o wolność i niepodległość. Leopold Starzyński pięknie namalował scenę polowania na niedźwiedzia zawartą w poemacie Pan Tadeusz. Epopeja narodowa Pan Tadeusz Adama Mickiewicza była także zekranizowana i o wiele wcześniej, bo już w 1928 roku przepiękny folder ekranizacji tego dzieła, wytwórnia Stan Film, epopeja filmowa nieśmiertelnego dzieła Adama Mickiewicza. Z pięknymi rysunkami, z pięknymi kadrami z filmów. Tęsknotę za niepodległością widzimy w 12 księdze Pana Tadeusza, w koncercie nad koncertami. Księga zatytułowana Kochajmy się. Tam pogodzeni z królem świętowano w dniu 3 maja, a w dniu 3 maja to Konstytucja 3 maja, która dawała ludziom, narodowi pewną nadzieję w obronie niepodległości, w uzyskaniu niepodległości. Byliśmy pod zaborem rosyjskim. Sceny myśliwskie pięknie opisał Witold Kulesza, Pan Tadeusz, Ewangelią Ochrony Przyrody. Sceny myśliwskie to nie tylko w Panu Tadeuszu, to też przede wszystkim pierwsza, druga i czwarta część Dziadów, bo trzecia część Dziadów była napisana strasznie później po śmierci Adama Mickiewicza. Często myśliwa na żmudzkim rumaku, w szorstkim ze skóry niedźwiedziej kirisie, spiąwszy na czole białe szpony rysie pośród szczelnego chazała orszaku. Grażyna Adama Mickiewicza. Przepiękna powieść litewska. Mamy zaprezentowane wydanie poznańskie z 1864 roku. Henryka Sienkiewicza przede wszystkim znamy z trylogii, sceny, gdzie Baśka polowała na kaczki i zamiast kaczek to uszczeliła tatarzyna. Normalna scena, ale także W pustyni i w puszczy. Henryka Myśliwego jako myśliwy przepięknie opisał Kazimierz Laskowski w 1900 roku, wydając w 1901 roku książeczkę Henryk Sienkiewicz jako myśliwy. Na wystawie nie mogło zabraknąć naszego poety przyrody, Włodzimierza Korszaka, który z województwem lubuskim, z zielonogórską ziemią był bardzo mocno związany, zresztą pochowany jest na cmentarzu w Gorzowie Wielkopolskim. Zafascynowany pięknem opisu przyrody przez Włodzimierza Korszaka, Czesław Miłosz zatytułował swoją powieść takim samym tytułem Rok Myśliwego. Wspominając o Włodzimierzu Korszaku, musimy też powiedzieć, że był pierwszym łowczym Rzeczypospolitej. Przejdziemy teraz do następnego poety, Juliana Eismonda, bajkopisarza. Przepiękne bajki Janek w puszczy czy Mali myśliwi. W ogóle wszystkie bajki pisane przez Juliana Eismonda zawsze miały ten akcent myślistwa, akcent łowiecki. Wśród wymienionych tutaj autorów książek nie mogło też zabraknąć Jana Stolzmana jako pierwszego redaktora Łowca Polskiego, który ukazał się na przełomie marca i kwietnia 1899 roku. Zaczął karierę taką literacką w wieku już 11 lat, czyli jako dziecko. Myśliwym został w wieku 13 lat.
Oczywiście Jan Stolzmann bardzo pięknie opisywał polowania hrabiego Józefa Potockiego, wyprawy myśliwskie nad Nil Niebieski. Także jest autorem monografii Żubra, historii jego oraz podręcznika dla szkół leśnych i rolniczych zatytułowanego Łowiectwo. Dwa egzemplarze na papierze japońskim, 60 egzemplarzy na papierze holenderskim i 4100 na Welinie. Razem 4162. Ten egzemplarz tutaj wyjątkowy, numer 33, jest na papierze czerpalnym, holenderskim, także jest to jeden z 60 znanych egzemplarzy. Wszystkie te egzemplarze charakteryzowało to, że była piękna, intarsjowana skórą okładka. O ile w prezentowanym dzisiejszym materiale wystawienniczym znaleźli się autorzy, którzy do swojej literatury wplatali motywy łowieckie, o tyle Eismond z tych motywów stworzył najpiękniejszą literaturę łowiecką. Otoczeni tą piękną literaturą, w której opisane mamy motywy łowieckie, przypomina mi się zaraz takie bardzo znaczące powiedzenie najwybitniejszego teoretyka sztuki XVIII-XIX wieku, które zawarł na łamach Chimery w 1904 lub 5 roku Zenona Przesmyckiego. Otaczając się pięknem, człowiek sam piękniejszym, wyrazistszym i szlachetniejszym się staje. Prawdziwym cymelium tej części wystawy jest czysty, niezapisany jeszcze dyplom nagrodowy, który miał być fundowany na pierwszej wystawie łowieckiej w Warszawie w 1899 roku. Wystawa odbyła się na Nowym Świecie 35, w dzisiejszym podwórzu siedziby Polskiego Związku Łowieckiego. Przepiękny dyplom, bardzo rzadki, niespotykany w ogóle jako czysty, niezapisany egzemplarz. Taką ciekawostką jest w podwórzu dzisiejszej siedziby w Warszawie na Nowym Świecie były zorganizowane przepiękne pawilony łowieckie, ale także mało kto wie, że strzelnica. Dokładną historię adresu Nowy Świat 35 została opisana w Kulturze Łowieckiej, którą zapraszamy do lektury, można odnaleźć na stronach i przeczytać. Na uwagę zasługuje bardzo rzadki plakat, zachowany w takim stanie plakat z wystawy łowieckiej. Właściwie to był dział wystawy powszechnej na ogólnokrajowej wystawie w Poznaniu w 1929 roku. Przepiękne pawilony łowieckie zgromadziły olbrzymią ilość nie tylko trofeistyki, ale i także artefaktów i literatury łowieckiej. Na wystawie nie mogło zabraknąć mapy, która notabene miała być na wystawie, tylko ona miała być na wystawie w 1938 roku w Nowym Jorku. Piękna grafika Eliasza Kanarka przedstawiająca mapę II Rzeczypospolitej z naniesionymi terenami łowieckimi i zwierzyną, która tam bytuje. Jednak mapa ze względu na dwa szczegóły została zniszczona, cały nakład został zniszczony, został przemielony, a tymi szczegółami jest z jednej strony to jest wojsko pruskie idzie w kierunku granic polskich, a z drugiej strony pluton egzekucyjny od strony rosyjskiej. I te dwa szczegóły zaważyły na tym, że mocarstwa te wniosły protest i mapę musiano zniszczyć. Oryginał tej mapy znajdziemy w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie. Jest dwa razy większy w kolorze dominującym kolorem błękitnym, ale jeszcze oprócz tej mapy, tej wielkości, dwa razy mniejsza mapka została wydana. Znajdziemy ją po drugiej stronie eksponowaną. Jest to taki folder pokazujący i reklamujący przemysł drzewny II Rzeczypospolitej. Nie mogło zabraknąć mapy tego miejsca. Mapa wykonana w 1786 roku była częścią składową atlasu z 1795 roku. Przepiękna winieta, ale także i prowinencja
tej mapy, bo należała do biblioteki Marka i Charlotte Potockiej w Paryżu. Opiekunami tej części wystawy poświęconej literaturze pięknej są święci patroni myśliwych i leśników z kolekcji kolegi Piotra Cebernika z Poznania. Na samym początku znajdziemy dwa obrazy, których zamiast farby użyto bursztynu. W tej części poświęconej historii Zjednoczonego Łowiectwa także pokazaliśmy jeszcze ustawy, dekrety łowieckie, które były za czasów zaborów. Na terenie młodziutkiego państwa polskiego był bardzo powszechny trend zjednoczeniowy i na zjeździe Małopolskiego Towarzystwa Łowieckiego zaproponowano zjednoczenie się pod jeden sztandar, pod jedną nazwą i zaproponował to profesor Domaniewski. Było to 11 czerwca 1921 roku w Lwowie. Tu mamy ten unikatowy protokół stenograficzny z drugiego zjazdu zjednoczeniowego, który odbył się w Warszawie 6 stycznia 1923 roku. Z protokołu wynika, że żeśmy się zjednoczyli o godzinie 16.40. Po zmianie statutu w 1929 roku zmieniono nazwę Związku na Polski Związek Stowarzyszeń Łowieckich. Następna zmiana statutu, 1936 rok, statut ukazał się pod koniec grudnia, zmieniono na Polskiego Związku Stowarzyszeń Łowieckich na Polski Związek Łowieckich i ta nazwa istnieje aż do dnia dzisiejszego. Na wystawie zgromadziliśmy niemalże kompletny zbiór dokumentów, począwszy od ustaw, dekretów, regulaminów, projektów ustaw, projektów statutów, ale także uprawniające nas do polowania, karty myśliwskie, uprawnienia do posiadania broni, pozwolenia na broń i statuty kół łowieckich. Po załamaniu się kampanii wrześniowej w 1939 roku duża część oficerów myśliwych dostała się do obozów jenieckich na terenie Niemiec. To były oflagi i stalagi. I tutaj zaprezentowaliśmy też, widzicie Państwo, pracę tych oficerów. W poniedziałek 3 listopada 1941 roku w oflaku 6E Dorsten miał miejsce przepiękny wieczór myśliwski ku czci świętego Huberta, patrona myśliwych. Program tego wieczoru mamy na unikatowym plakacie z tego wydarzenia. Na wystawie nie mogło zabraknąć akcentu kuchni myśliwskiej. Oczywiście polowaniu myśliwstwu towarzyszy gwara, gwara myśliwska, język łowiecki. Tak jak to pisał Józef Władysław Kobylański, język łowiecki chlubą myśliwych, a skarbem narodu. Na wystawie pokazaliśmy najrzadsze i unikatowe wydania terminologii łowieckiej Kozłowskiego z 1822 roku, ale także unikalne, znane tylko w jedynym egzemplarzu, pisane dla hrabiego Potockiego słownik autorstwa nieznanego. Niby to KW, Kazimierz Wodzicki, ale jednak to jest KG. Wynika to tutaj przysłowie G, jednak to jest literka G, a my żeśmy myśleliśmy cały czas, że to KW, Kazimierz Wodzicki, napisany w 1876 roku dla hrabiego Józefa Potockiego. Nie mogło zabraknąć kynologii łowieckiej. Na uwagę zasługują przepiękne, zachowane dyplomy nagrodowe dla piesków, medal srebrny z 1906 roku i medal brązowy 1914 roku. Na uwagę zasługuje tablica do określania plaków drapieżnych i krukowatych, szkodliwych dla łowiectwa. Ta akurat tablica bardzo rzadka, pięknej prowinencji Potockich z Paryża.
Muzyka myśliwska myśliwym towarzyszy od zawsze i zawsze, ale to nie tylko sygnały łowieckie na polowaniu, to przede wszystkim opera, to komedia opera, to także nasza opera narodowa, to tam z Kołuba prosi miecznika o rozsądzenie, kto strzelił dzika. To także akcenty na zakończenie Halki. Też musimy wspomnieć o Fryderyku Chopinie, który w listopadzie 1829 roku był gościem u Radziwiłłów w Antoninach. I tam widzimy muzykującego Chopina i jak pisał do swojego przyjaciela, do Szaflar, rano polowaliśmy, wieczorem muzykowaliśmy. I tutaj bardzo, bardzo ważny jest taki element, który często spotykamy się, często słyszymy, a nie zastanawiamy się. Chodzi tutaj o koncert F-moll Fryderyka Chopina, gdzie na zakończenie tego koncertu słyszymy właśnie antonińskie rogi. Tam słyszymy waltornię, a to są antonińskie rogi z polowania w Antoninach. Na wystawie zgromadziliśmy bardzo dużo książek, dokumentów, ale i także takich przepięknych drobiazgów. Cytując Michała Anioła, nie lekceważmy drobiazgów, bo od drobiazgów zależy doskonałość, ale doskonałość nie jest drobiazgiem.